5 minut po godzinie 20. Dobry wieczór Państwu ze studia koncertowego Polskiego Radia Rzeszów imienia Tadeusza Nalepy. Kłaniają się Karolina Przesmycka, Folkowisko i Janusz Jaracz. Radio Rzeszów. Państwo mogą się dziwić, że we dwójkę, bo zwykle tutaj jedna osoba zapowiada koncerty, ale zaczynamy cykl 6 takich koncertów, które wiążą się właśnie z Festiwalem Folkowisko. Tak, dokładnie. Począwszy od dziś przez najbliższe 6-5 tygodni, w następne piątki usłyszą Państwo 6 finalistów ogólnopolskiego konkursu Nowe Źródła, czyli przeglądu zespołów muzycznych imienia Rafała Potockiego, wieloletniego redaktora Radia Rzeszów i przyjaciela Festiwalu Folkowisko. Przyjaciela Festiwalu Folkowisko, który zmarł w 2018 roku. Jego wizerunek Państwo widzicie na tym deskalu autorstwa Arkadiusza Andrejkowa. Rafał był wielkim przyjacielem kultury i wielkim przyjacielem muzyki, zwłaszcza tej spoza takiego głównego nurtu, czyli tej, którą prezentuje Folkowisko. Gdyby Rafał żył, pewnie ten koncert odbywałby się nie w naszym studiu, tylko w Gorajcu i pewnie on by go zapowiadał mniej więcej w ten sposób. Dobry wieczór Państwu. Przenosimy się z ciepłego, miłego studia Polskiego Radia Rzeszów w Rzeszowie w zupełnie inne miejsce, równie miłe, równie ciepłe, tylko dużo głośniejsze. I teraz będzie na to dowód, żeby nie było, że jak jestem gdzieś sam jeden. Tu jest tłum ludzi. No właśnie. No właśnie, tak było w Gorajcu. U nas takiego tłumu nie ma, bo pomieszczenie jest niewielkie, a tam przecież festiwal na świeżym powietrzu. Ale może też spróbujmy pokazać, że nie jesteśmy tu we dwójkę. Spróbujmy my również powitać Państwa przed radioodbiornikami po naszemu, po folkowiskowemu, tak jak nasz wodzirej. Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Wspaniale, prawie jak na festiwalu. I pewnie tak będziemy się witać przez najbliższe 6 tygodni. Tak, dokładnie tak. A dzisiaj przed nami zespół Sarama z Krakowa, który łączy polską, portugalską krew z miłością do polskiego folkloru i nietypowych instrumentów. Zapraszamy zatem na tę ucztę dźwiękową. Thank you.
Dobry wieczór, Rzeszów. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj zagrać w studiu, w takim wyjątkowym studiu imienia Tadeusza Nalepy. Nazywamy się Sarama i powstaliśmy w Krakowie w 2018 roku na Kazimierzu. Gramy muzykę folkową, w której łączymy tradycyjną muzykę polską i portugalską ze współczesnym brzmieniem. Do tej pory nagraliśmy jedną płytę i w lecie wchodzimy do studia i nagrywamy album. Z takich naszych osiągnięć to wygrana w konkursie Kraków Gra, gdzie dzięki tej wygranej mogliśmy nagrać teledysk. Nagraliśmy go w Rydlówce w Krakowie, to jest w tym muzeum, gdzie wydarzyło się wesele Stanisława Wyspiańskiego. Graliśmy również na Mieleckim Festiwalu Muzycznym. Także zapraszamy, mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Thank you.
Wiecie, chciałem powiedzieć od siebie, że studiowałem w Rzeszowie. To było jakieś 15 lat temu. W każdym razie zawsze tutaj miło wracam. Mieszkałem na Hetmańskiej nieopodal, miałem zajęcia na Jołowego i na Rejtana. Przechadzałem się Grunwaldzką i 3 maja. Należałem do Stowarzyszenia Fotograficznego, więc mam masę fajnych wspomnień po prostu. I tym bardziej cieszymy się, że możemy tutaj zagrać. I odnośnie tych wspomnień i że mamy wiosnę, to w sumie zagramy utwór Wiosna. Thank you.
Więc dziękujemy za przybycie. Zagrali dla was Ada Kania na lirze korbowej. Ola Niewiadomska Ptak na suce biłgorajskiej. Pochodzący z Portugalii Tiago Matosz na perkusjonaliach. I ja na gitarze Kacper Salama. Dziękujemy. Krakowska formacja Sarama. My tak łatwo państwa nie wypuścimy stąd, bo przecież tutaj ja często to powtarzam. Z tej sali można wyjść tylko jednymi drzwiami. Jak ten pan z brodą się tam trochę przesunie, to będziecie musieli grać do rana. Może zróbmy to po folkowemu jeszcze raz, po folkowiskowemu. Tak, zapraszamy do tego. Na cześć zespołu Sarama Hip Hip. Tak. Hip Hip. Hurra! Hip Hip. Hurra! Hip Hip. Hurra! 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 Z radiosłuchaczami musimy się powoli żegnać, bo dochodzi godzina 21, ale my tutaj zostaniemy i czekamy na kolejne piosenki. A właściwie utwory muzyczne.
Jeszcze raz dziękujemy. Dodamy jeszcze, że gdyby ktoś chciał kupić płytkę, to będzie taka możliwość za chwilkę na zewnątrz, tutaj. Dziękujemy. Krakowski zespół Sarama, pierwszy z naszych kandydatów do występu na folkowisku w Gorajcu. Tych kandydatów będzie? Sześć zespołów. Sarama to pierwszy z nich. I jak się Państwu podobało? No jeśli tak zaczęliśmy, to teraz tylko czekać na kolejne występy, w kolejne piątki. Zachęcamy Państwa do tego, żeby śledzić nasze strony internetowe, nasze i Radia strony, Rzeszów, tak. I folkowiska. I nasze kanały w social mediach, bo właśnie tam będą mogli Państwo zagłosować na jeden z tych sześciu zespołów i za sprawą Państwa głosów ten zespół będzie mógł zagościć na scenie festiwalu Folkowisko w lipcu 2024 roku. Nazwa Żywioły, 11-13 lipca. A za tydzień duet w SPAK. Zapraszam też do spojrzenia na naszą stronę internetową, do tego, żeby zgłosić się jako widzowie do oglądania, a później głosowania na zespoły, które być może wystąpią na folkowisku. Rafał Potocki, który jest patronem naszego konkursu, patrzy w tamtą stronę, bo tam jest Roztocze z tamtej strony. I tam jest Gorajec. I te zespoły wszystkie też w stronę tego Gorajca będą spoglądać z nadzieją, że tam wystąpią. Sarama, jeszcze raz dziękujemy bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.